jeszcze muszę mieć te dzwonki, nie? Co, jeszcze chcesz coś ci podać? Dzwonki mam, janczary. Rajd mikołajkowy, tak to nazwaliśmy. Wszyscy mają się świetnie bawić. Dzisiaj mamy piękną pogodę. Konie się też z tego cieszą, tak? Oprócz prowadzących, bo prowadzący, zobaczycie, to jest w formie niespodzianki, ale prowadzący też będą się zmieniali. Oprócz prowadzących będą mieli, każdy z zastępów będzie miał osobę asekurującą. W jednym zastępu będzie pani Mariola, a w drugim będzie moja żona Lucyna. Także będzie asekuracja. Osoby też takie o lepszych umiejętnościach będziemy, ponieważ zastępy będą 10-11, to znaczy kilkunastokonne w ten sposób. W środku osoba, która będzie przekazywała komendy. Proszę pamiętać, ta osoba jest też funkcyjna. To oprócz tego, jeżeli coś się będzie działo, będzie trzeba wstrzymać zastęp. Proszę, ta osoba sygnalizuje. Nie wszyscy krzyczą, tylko ta osoba krzyczy głośno i uprzedł. Jedziemy, żeby się fajnie bawić, a przede wszystkim, żeby to jest wyjazd w teren. No, nazwaliśmy to mini rajdem, no bo zwykłe tereny trwają nie dłużej niż 1,5 godziny. My wyjeżdżamy na 2 godziny samej jazdy. Tak? Myślę, że wszyscy wytrzymacie. Większość z was jest zaprawiona w bojach. Podział na grupy. Jedna grupa jest o większym zaawansowaniu. Oczywiście wszystkie grupy są galopujące. To nie znaczy, że podejrzewam, że i tak w jednej z tych grup będzie troszeczkę tego galopu mniej, ale druga grupa o lepszych umiejętnościach. Życzę wszystkim wspólnej, wspaniałej zabawy. Dziękuję. Cały czas proszę o, jesteście zastępem, myślcie o innych, myślcie o tych, którzy mogą sobie troszeczkę gorzej radzić na koniu. Dlatego jeśli wy możecie, pomagacie sobie wzajemnie. Dobrze? Proszę, czy... Kajtek też tutaj do tego stawu. Gdzie ty tam stoisz?